Cześć, z tej strony Mavisek Projekt. W tym poradniku przedstawię Ci, jak wykonać odbicie lustrzane napisu lub obrazka. Tak więc stworzymy nową warstwę plik, nowy. Wybieramy szerokość, powiedzmy 450, albo nie, albo dobrze, 400 na 100. Mamy warstwę, jak widać. Teraz pozwólcie, że wypełnię ją lekkim szarym kolorem. Następnie tworzę nową warstwę w panelu warstw. Jak to otworzyć? Oczywiście okno warstwy lub F7. Tworzymy nową. Wybieramy T, czyli okienko do napisu. Wiem, laguje trochę. Teraz wybierzemy czcionkę, jakąś ładną w miarę. Nie wiem, dobra, wybierzemy tą. Sorry, zapomniałem dać OX. Albo nie, dobra, to taka dziwna troszeczkę. Dobra, może być to. Dajmy napis tak. Lub jeśli mamy jakiś obrazek, możemy zrobić powiel napis, dać w powieleniu ustawić opcję mieszania. Oczywiście musi być nałożenie, nie może być w ogóle nałożenia koloru. Musi być on, warstwa musi być biała. Klikamy obrys, wybieramy jeden. Następnie naciskamy cień. Wybieramy tryb mieszania, zwykły, krycie na 100, wybieramy cień na 39 stopni, coś około tego. Następnie wybieramy tryb ze zwykłego, zmieniamy na nakładkę i automatycznie będzie po prostu zamiast nakładki, znaczy zamiast zwykłego będzie po prostu widoczna warstwa tła. Powiedzmy, jeśli mamy awatar gotowy, już zrobiony obrazek, chcemy dodać tylko napis, po prostu robimy taką właśnie funkcją tego nakładki. Tak więc, jeśli już mamy napis, teraz chcemy zrobić do niego powielenie. Wiadomo, teraz klikamy na swoją warstwę, klikamy Ctrl plus J lub po prostu edycja. Nie edycja. Klikamy prawym na warstwę i powiel warstwę. Tak więc na tej drugiej warstwie musimy kliknąć edycja, przekształć, odbij w pionie. I automatycznie odwrócił nam się napis, co możemy po prostu przenieść, powiedzmy, tutaj, tak żeby był cały widoczny. I tego też przeniesiemy tak, żeby było akurat tak zatwierdzone, powiedzmy tutaj. Tak. Teraz mamy drugiego napisu, tryb nakładki, możemy zmniejszyć to na drugi tryb. Wybieramy teraz, klikamy prawym, klikamy rejestryzuj tekst. Automatycznie zrobiła nam się z tego warstwa. Teraz musimy kliknąć nową warstwę, przesunąć warstwę pod nasz napis, po prostu kopię. Teraz klikamy tak, prawym i skal w dół, bo automatycznie zeskali nam się i możemy teraz wybrać opcję narzędzia gumki i możemy sobie ładnie wymazać tak, aby nasz napis był lekko widoczny, czyli w trybie nawet fajnym. Ok. Teraz jak widzicie, została powielona warstwa tego. Ok, możemy dodać teraz swoje jakieś efekty. Powiedzmy czarna linia, coś w tym stylu, biała. Sorry, krzywo wyszło. Przybliżenie możemy wykonać przyciskając klawisz Alt i skrót myszki w górę lub oddalenie przyciskając klawisz Alt i skrót myszki w tył. Z racji, iż dostałem powiadomienie, że moje poradniki uczą kogoś w ogóle, postanowiłem zrobić kolejny, właśnie teraz specjalnie dla kolegi Drakona z sieci CS Projekt. Dlatego po prostu wykonałem to.
właśnie ten poradniczek, tak będzie Was wyglądał Wasz napis odbicie. Możecie to robić na każdej swojej pracy. Teraz pokażę Wam, jak to zapisać. Wybieramy plik, zapisz dla internetu, public, pulpit, PNG, wiadomo, wpisujemy swoją nazwę, OK. Ustawiamy z przeplotem brak, gdyż z przeplotem stanie Wam się troszeczkę gorsza grafika. Teraz pokażę, jak wykonać do tego animację. Klikamy okno. Jeśli ktoś nie oglądał mojego poprzedniego poradnika na animację, serdecznie zapraszam. Będziecie tam widzieli, jak ją dokładnie wykonać. Teraz pokażę ją tak troszeczkę szybko. Klikamy okno, animacja. Nowa warstwa. Możemy po prostu na pierwszej, na pierwszej warstwie musimy oczywiście schować nasze napisy. Polecam oczywiście strzałkami to przesuwać, gdyż przesuwając myszką możemy za daleko pojechać lub lekko przesunąć napis, potem krzywo nam wejdzie on po prostu w górę. No nie, zrobimy tak. Przesuń. OK. I zrobimy tutaj krycie na 0. I automatycznie, jeśli będzie wieczór, napis będzie nam się pojawiał krycie. OK. Teraz nam się pojawia napis. Krycie zwiększa się na 100, OK. Kontrol, wygeneruj klatki pośrednie, 10 klatek, OK. I automatycznie stworzyliśmy animację do naszego napisu. Oczywiście na końcu dajemy wybraną ilość sekund, powiedzmy ja dam na minutę, nie, na jedną sekundę, sorry. Teraz klikamy warstwę numer 1 w animacji, zapisz dla internetu i urządzeń. Opcja powtarzania musi być zawsze na zawsze, gdyż po prostu jeśli ustawimy na jeden raz, będzie ona powtarzana tylko jeden raz automatycznie i nie będzie nam to jeździło w kółko. Teraz zapisz, wybieramy oczywiście napis, napisek, odbicie lub po prostu naszą nazwę. OK, zostało to zapisane. Zamkniemy. Wejdę na pulpit, sorry za burdel, ale... I to jest właśnie PNG tego. Tak to będzie Was wyglądał zapisany napis. Tak więc dzięki za obejrzenie i polecam oczywiście subskrybować oraz zapraszam na cesprojekt.pl. Cześć!